Thank you. Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, zanim przejdę do konkretów, o czym będzie ten odcinek, o czym będzie ten film, dosyć długi raczej, to taka krótka informacja na początek. W tym miesiącu nie spodziewajcie się niestety za dużo recenzji. Strasznie na tym ubolewam, bo tego sprzętu jest po prostu pod tak do testowania. Byłoby co robić nawet dla dwóch, trzech osób. Natomiast no, czas, czasowo nie wyrabiam, tym bardziej, że jeszcze na antybiotyku nawet dzisiaj jestem. A mam bardzo duży projekt do skończenia, który przygotowuję dla innej Firmy, a o tym będzie prawdopodobnie nawet kiedyś w osobnym filmie. Natomiast będzie też prawdopodobnie niebawem wysyp filmów, krótkich filmów z prezentacją zestawów komputerowych dla klientów i takimi podstawowymi testami. No bo wiadomo, święta się zbliżają, zamówień jest coraz więcej, cała masa sprzętu czeka. Na złożenie, jutro już będę składał kolejne zestawy, więc tych filmów na pewno będzie dużo, i być może uda mi się też nagrać jakiś film ze składania tego wszystkiego. Natomiast dzisiaj w tym filmie mam takie porównanie to może nie do końca jest natomiast zestawienie trzech par słuchawek: gamingowe o Oczarkun, wszystkie serii Sharkzon, tak jak widać, konstrukcje ciekawe z różnych półek cenowych. Przede wszystkim najtańsze H10, które tutaj są, można powiedzieć, klasyfikowane jako model najniższy, następny model H30. Te słuchawki przede wszystkim przykuły moją uwagę, jeżeli chodzi o design. Bardzo fajny taki design mają i zobaczycie, co odnośnie wykonania i model najwyższy, czyli H. 40. W tym filmie przyjrzę się tym trzem parom słuchawek. Oczywiście, będziecie znali moje wrażenia z gry w tych słuchawkach, bo każde te słuchawki były przetestowane przede wszystkim w CSGO, ale nie tylko. Także muzyka, filmy i praca, bo jak filmy składam, to też często składam właśnie w słuchawkach, żeby lepiej słyszeć. Usłyszycie. Także odnośnie ich wykonania, które moim zdaniem są najlepiej wykonane, a które tutaj czy producent troszeczkę przeoszczędził. Zaczynamy od H10 jako od tej wersji najniższej. Tak, moi drodzy, wyglądają ogólnie słuchawki Sharkun H10. One są naprawdę lekką konstrukcją. Pod względem wykonania, no to właśnie H10 można powiedzieć, że są tą najuboższą wersją, i to niestety po materiałach czuć. Mamy dosyć długi, bo 3,5 metrowy przewód, natomiast sam kabel jest tu chyba jeden z najlepszych jakości. Nie ma on tendencji do plątania, bardzo miły w dotyku. Podłączamy słuchawki dwoma złączami 3,5 mm, mini jack. Jeden osobno do słuchawek, jeden do mikrofonu. Na kablu bliżej słuchawki lewej znajduje się taki niewielki pilot z podstawowymi funkcjami, czyli włączenie wyłączenie mikrofonu oraz. Potencjometr głośności. Natomiast, no niestety, ale pilot również nie tutaj nie wróży, że tak powiem, długiego i szczęśliwego użytkowania. Sprawia wrażenie produktu, który wymagałby jednak troszeczkę poprawy. Jeżeli chodzi o same słuchawki, one już zrobią dużo lepsze wrażenie, mimo że też czuć tutaj troszeczkę jednak taniością. Zacznijmy od specyfikacji technicznej, ale naprawdę bardzo podstawowa. Mamy tutaj 40 mm, 32 omowe przetworniki o paśmie przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Nie chcę się skupiać dłużej na specyfikacji. Linki do produktów znajdziecie w opisie tego filmu. Tam na pewno też znajdziecie sobie pełną specyfikację, jeżeli kogoś to interesuje, bo tak naprawdę nie specyfikacją techniczną słuchawki grają. Jeżeli chodzi o Komfort użytkowania, wykonanie. To przede wszystkim słuchawki opierają się tutaj na bokach. Nie wiem, na ile jest to widoczne, ale one właśnie dość mocno bokiem ciągną. Jeżeli ktoś ma stosunkowo niedużą głowę, to nie będzie to problemem. Ja już delikatnie je czuję, tym bardziej, że pady są twarde, są dosyć twarde. No i czuć je. czuć je po prostu na bokach, natomiast na głowie tutaj, mimo tego, że też jest gąbki napchane dosyć dużo, dosyć ciasno, nie czuć nic, tu ich w ogóle nie czuć. Możemy śmiało je szeroko rozstawiać, one są tutaj naprawdę elastyczne. Duża regulacja jest również rozstawu samych muszli. Konstrukcja słuchawek to konstrukcja półotwarta. Jeżeli chodzi o mikrofon, no to mamy mikrofon na ramieniu na stałe przytwierdzony. Możemy go sobie podnieść, opuścić. Tutaj regulacja jest, zobaczcie, w bardzo szerokim zakresie i część ramienia jest taka elastyczna, że można sobie go tutaj dostosować do własnych preferencji. Natomiast ramię jest na tyle giętkie, że też odskakuje, więc do samych ust sobie tego mikrofonu nie przyłożycie. Tak wygląda kwestia H10. W zestawie poza słuchawkami dostajemy zawieszkę oraz taki worek, etui transportowe na słuchawki. H30 to już zupełnie inna historia, również jeżeli chodzi o wykonanie tych słuchawek. Przewód tutaj jest tak naprawdę kwestia tego, który zastosujecie. Ponieważ mamy przewód standardowy, powiedzmy, równie zakończony dwoma wtykami 3,5 mm i który posiada na w środku mniej więcej, no, nawet nie na środku pilot. I także z podstawową funkcjonalnością, plus jeszcze taki klip, żebyście mogli sobie to dziś przypiąć, żeby on się wam nie plątał. Natomiast no niestety, ale również jakość wykonania tego pilota, moim zdaniem, mogłaby być lepsza, bo nie wróży on długiej, bezawaryjnej pracy. Natomiast przewód jest, zobaczcie, odpinany, bo w zestawie dostajemy inną końcówkę zakończoną czteropolowym minigiem, dzięki czemu tych słuchawek możecie także używać na przykład ze smartfonem, tak? I sobie grać na smartfonie. Ok, kabelki na razie odkładamy sobie na bok i zobaczmy same słuchawki. Muszle tutaj przede wszystkim mamy prostokątne. A nie okrągłe. I niestety, ale w moim przypadku H30 bardziej klasyfikowałbym jako słuchawki na uszne, a nie wokół uszne, z uwagi na fakt, że całe ucho mi się tutaj komfortowo nie mieści. Konstrukcja słuchawek jest typu zamkniętego to też jest pewna różnica. Mamy odpinany mikrofon, zobaczcie. Mikrofon jest tutaj bardzo elastyczny i co ważne, tak jak go ustawimy. Sobie ten mikrofon podłączmy i zobaczcie, tak jak go w zasadzie chcecie ustawić, to on tak będzie stał. Tutaj całe ramię jest praktycznie elastyczne, i można naprawdę niezłe wygibasy z tym robić. Także tutaj cały czas lecimy na razie na plus. Jeżeli chodzi o komfort noszenia słuchawek, to H30 również zdecydowanie bardziej przypadły mi do gustu. One nie mają już tak mocnego bocznego ucisku. Mają cały czas bardzo szeroką możliwość regulacji. Również tutaj mamy niewielką regulację samych muszli. No i na boki też można, mimo że nie same muszle się odkształcają, to sławki tu się i tak ładnie dostosują do naszej głowy. Mamy aluminiowe połączenie muszli z pałąkiem. Podejrzewam, że i sam pałąk też będzie aluminiowy. Jeżeli chodzi o pady, one są troszeczkę miękkiejsze już od H10, no a wykończenie samego pałąku jest zupełnie inne. Tutaj mamy piankę, która się tak łatwo nie odkształca, podzielona jeszcze zresztą na części, ale co ważne, na głowie tych słuchawek praktycznie nie czuć. Do góry ekoskóra. No i zwróćcie tutaj uwagę na szczegóły oprzycia tutaj nie ma do czego się przyczepić. Moim zdaniem te słuchawki mają naprawdę fantastyczny, taki starodawny design i są dobrze wykonane. Są lepiej wykonane od H10 No i na plus także i uniwersalność, bo H30 mogą również. Współpracować z urządzeniami mobilnymi. Natomiast, jeżeli chodzi o pewien minus tych słuchawek, to mamy tutaj do czynienia z konstrukcją zamkniętą. Bardziej preferuję jednak konstrukcję półotwarte albo jeszcze lepiej otwarte. No i generalnie rzecz biorąc, nie ma tutaj pełnego komfortu, jeżeli chodzi o posiadaczy większych małżowin, bo bardziej wolałbym, żeby to jednak były słuchawki wokółuszne, a nie nauszne. Tyle, jak chodzi o H30. No i H40 ostatnie z tych dzisiaj omawianych modeli, zacznę króciutko od specyfikacji. Przy H10 wspominałem Wam, jak wygląda kwestia przetworników. Nic nie mówiłem przy H30, bo tu tak naprawdę jest to samo 32 ohmy, 40 mm, pasmo przenoszenia 20 Hz, 20 kHz. Natomiast w przypadku H40 przetworniki są większe, bo są 50 mm, a nie, 42 mm, a nie 40 mm. Przepraszam. Natomiast również 32 omowe i takie samo pasmo przenoszenia, czyli 20 Hz, 20 kHz. Zacznę... Od przewodu, bo tutaj mamy poza dwoma końcówkami mini jack. Jeszcze dodatkowo wtyczkę USB. Wtyki są pozłacane, podobnie jak w przypadku H10 i H30. Ten wtyk USB on jest tylko i wyłącznie od podświetlenia tych słuchawek, żeby podświetlić logo, końcówkę mikrofonu. Mamy również na przewodzie umieszczony pilot, i on sprawia pod względem wykonania najlepsze wrażenie w porównaniu do H10/3 H30. Jest oczywiście włącznik wyłącznik mikrofonu, jest także potencjometr głośności, i ten pilot jest bez dwóch zdań najsolidniejszy. Taki pilot chciałbym zobaczyć także w przypadku H30. Jeżeli chodzi o same słuchawki, to też można je klasyfikować jako konstrukcja. Wokół uszna. Tutaj moje ucho się mieści, natomiast gdyby te muszle były troszeczkę większe, ten komfort byłby lekko większy. Jeżeli chodzi o pady, one są najbardziej miękkie z tych wszystkich. Słuchawek, które do tej pory widzieliście, w środku bardzo fajnie wykończone, z skóra wydaje się być dobrej jakości. Moim zdaniem nie powinna ona pękać nawet po dłuższym użytkowaniu. Mikrofon jest na stałe podpięty, natomiast możemy go sobie bez problemu podnieść, więc nie będzie nam przeszkadzał i cały jest umieszczony na giętkim ramieniu, więc tutaj też jest możliwość dostosowania jego położenia, ale nie tak dobra jak w przypadku H30 Właśnie. Jeżeli chodzi o komfort noszenia, to słuchawki są bardzo dobre, bo w zasadzie nie czuć ich ani na boku, ani na górze. Tutaj góra też jest wykończona z ekoskóry, natomiast tutaj, już tej gąbki, jest więcej. Ona tutaj jest twardsza. Sam pałąk, choć wydaje się być wykonany w całości z tworzywa, jest wzmocniony aluminium, co jest tutaj widoczne. Jest regulacja wysokości położenia muszli. Jest niewielka regulacja odchylenia samych muszli. No i wiadomo, możemy też całość rozciągać, wyginać. Słuchawki powinny to bez problemu przeżyć. Te przynajmniej u mnie przeżyły. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to te słuchawki generalnie, moim zdaniem, są wykonane troszeczkę, troszeczkę gorzej od H30, z wyłączeniem. Właśnie pilota, który jest lepszy, aczkolwiek może to być też kwestia właśnie pewnego designu H30 i troszeczkę innych użytych materiałów, bo na przykład tutaj na. Muszlach mamy po prostu tworzywo, w części niestety błyszczące, stąd też chociażby minus troszeczkę za to wykonanie. Natomiast tutaj to tworzywo jest dodatkowo powlekane materiałem przypominającym gumę, więc stąd być może też i moja troszeczkę jednak wyższa klasyfikacja, jeżeli chodzi o wykonanie H30 niż H40. A teraz konkretnie co do dźwięku i test mikrofonów każdej słuchawek. Ten dźwięk, który teraz słyszycie jest nagrywany mikrofonem słuchawka Sharkun H10. Całość jest nagrywana programem Audacity, nie jest poddawana żadnej dodatkowej obróbce odszumianiu, zmiana barwy nic takiego tutaj nie ma miejsca, natomiast jeżeli dźwięk jego intensywność będzie za niska, to zostanie troszeczkę podbity i o tym zostanie się poinformowani w adnotacji, tak samo będzie dokładnie w przypadku każdej następnej pary słuchawek. Kolejne nagranie pochodzi, tak jak zresztą widać, z H30. Jakość tych nagrań możecie oczywiście ocenić samodzielnie. No i ostatnie słuchawki do waszej oceny, czyli H40. Przy okazji możecie zobaczyć iluminację tych słuchawek, jak są one podświetlone. No i oczywiście czas na najważniejsze, czyli kilka słów o dźwięku. Zacznę od H10. Te słuchawki, Przede wszystkim charakteryzują się półotwartą konstrukcją i to słychać, mimo że nacisk jest położony faktycznie na dół pasma. To całość, jak na gamingowy headset, oceniam bardzo dobrze. Przede wszystkim pozycjonowanie, które nie zawodzi. No i możemy bez problemu zlokalizować przeciwnika, z której strony nadchodzi. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, a ta ma znaczenie na przykład przy odwzorowywaniu dźwięków strzałów z broni, to także do H10 nie mam absolutnie żadnych uwag. Oczywiście należy pamiętać, że na ocenę tych słuchawek ma wpływ również ich cena, która wynosi niecałe 100 zł. Jeżeli chodzi o mikrofon, to jak na budżetowe, hecety, to powiedziałbym, że jest on wyśmienity. Nie bez wad, łapie szumy. Mógłby być nieco czulszy, ale. Jest naprawdę bardzo dobrze. Pora na H30, które są konstrukcją zamkniętą i to od razu słychać. Tutaj tego basu jest zdecydowanie najwięcej, to on wychodzi naprzód i niestety, ale troszeczkę sobą przykrywa resztę pasma. Zarówno tony średnie, jak i wysokie są nieco wycofane. To słychać w muzyce, to słychać również oczywiście w filmach. W przypadku filmów nie jest źle, zwłaszcza, jeżeli mowa o filmach akcji, bo bardzo fajne efekty w tym momencie wybuchy osiągają, natomiast na przykład dialogi są. Już nieco wycofane i nie tak klarowne. Mamy tutaj również najwęższą scenę. Przy czym, jeżeli chodzi o pozycjonowanie, jest nieco gorsze niż w H10, ale nie jest złe. Cały czas można bez problemu określić, skąd właśnie zbliża się przeciwnik. Jeżeli chodzi o mikrofon. Mimo, że te słuchawki są już znacznie droższe, bo one kosztują około 170 zł, to również należy ocenić go bardzo wysoko. Muszę przyznać, że jestem ogólnie pozytywnie zaskoczony jakością dźwięku z mikrofonów właśnie w słuchawkach szarku. Na niewątpliwy plus H30 należy również zaliczyć ich uniwersalność, bo posłuchacie sobie także tych słuchawek na smartfonie. I najdroższa konstrukcja H40, nieco droższa od H30, bo kosztująca około 190 kilku złotych. Mamy tutaj do czynienia z headsetem, który bez wątpienia gra najlepiej. Mamy dźwięk, który jest najbardziej wyrównany. To również nie jest konstrukcja zamknięta, więc tak, kontakt, ten kontakt z przestrzenią jest o wiele lepszy i to słychać, mimo że tutaj mamy także wyraźne tony niskie, które się wyraźnie zaznaczają. Nie są one już tak dominujące jak w przypadku H30. Całość pasma brzmi zdecydowanie lepiej. Na pewno tutaj jest najszersza scena muzyczna i bardzo dobre pozycjonowanie. Co oczywiście ma niebagatelne znaczenie również w grach. Jakość dźwięku oceniam wysoko. Słuchawki nie są tanie, należy już od nich dużo wymagać i pod względem jakości dźwięku jest naprawdę bardzo dobrze. Co do mikrofonu, to on jest tutaj niezły, również oceniam go dobrze, ale nie tak dobrze jak na przykład w H30 czy w H10, oczywiście także w ujęciu ceny. Jeżeli chodzi o wygodę tych trzech par słuchawek, to moim zdaniem najmniej wygodne dla mnie są H30. Być może jest to kwestia tego, że te muszle są prostokątne, troszeczkę za wąskie. Fajnie, gdyby one były troszeczkę jednak szersze, wtedy ucho zdecydowanie lepiej by się mieściło. Mimo, że to właśnie H40 mam największe przetworniki, to muszle jest nieco mniejsza niż w H10, stąd ogólnie ucho najlepiej czuło się właśnie w najtańszej konstrukcji od Szarkuna. Tyle, że tutaj przydałoby się troszeczkę jednak te pady zmiękczyć, a słuchawki najbardziej właśnie na bokach się opierają, więc na bokach czuć je było najbardziej z tych trzech par. Natomiast ogólna ocena to H40 przypadły mi najbardziej do gustu, mimo że tu ucho nie czuło się na lepiej z uwagi właśnie na najmniejsze muszle, to docisk kolej kolei był mniejszy i przy dłuższym graniu to właśnie H40 lepiej się sprawdzały. Kilka słów podsumowania. Musicie patrzeć na te słuchawki przez pryzmat ceny. H10 koszt niecałych 100 złotych w tej chwili. Dzieli je praktycznie przepaść między H30 a H40. -kami. I te słuchawki, muszę przyznać, że robią na mnie, mimo tego, że są najtańsze i mimo tego, że są nieidealne, bo one też mają swoje wady, jak chociażby właśnie taki boczny docisk i najsłabsza jakość materiałów, w których są wykonane. To one moim zdaniem tutaj wypadają najlepiej w stosunku oczywiście do ceny. Słuchawki są w miarę wygodne, no i przede wszystkim dobry dźwięk, naprawdę dobry dźwięk, w tej cenie rewelacyjny. Jeżeli chodzi o H30. Moi drodzy, słuchajcie, te słuchawki to przede wszystkim słuchawki jak dla mnie, designerskie. Bardzo dobrze wykonane, rewelacyjnie wykonane, najlepiej z tych trzech par, to jest ich niewątpliwa zaleta. No i wygląd, który może się podobać. Tutaj widać naprawdę, widać, dbałość o to, jak ta konstrukcja była projektowana, jak szczegóły zostały dopracowane. To są słuchawki, które mogą się naprawdę podobać. Natomiast, jeżeli chodzi o dźwięk. To one z tych trzech par słuchawek przypadły mi najmniej do gustu. Przede wszystkim z uwagi, dlatego, że grają za bardzo dołem. Jak wiecie, ja generalnie preferuję bardziej wyrównany dźwięk, bardziej stonowany, a tutaj mamy dominację pasma. Niskiego basy na pierwszym planie, co niestety, ale skutkuje tym, że średnica i góra są troszeczkę wycofane, i ten dźwięk nie brzmi dla mnie tak naturalnie. Można się pobawić, oczywiście, tam w kolektorze, troszeczkę pozmieniać sobie te ustawienia i lepiej będzie to brzmiało, jeżeli chodzi o moje preferencje, ale wciąż do ideału brakuje. Bez dwóch zdań, najlepszy dźwięk. Jest w H40. Te słuchawki są najdroższe, ale one są tylko około 20-30 zł droższe od H30. Jak to wszystko jeszcze w zależności od sklepu, w którym będziecie te ceny porównywali. A pamiętajcie, że linki do przeglądarki w opisie tego filmu znajdziecie sobie, gdzie możecie te słuchaweczki kupić i za ile możecie sobie kupić. Te słuchawki, więc pod tym względem wypadły bez dwóch zdań najlepiej również jeżeli chodzi właśnie o wygodę użytkowania to też wypadły najlepiej, mimo że z chęcią zobaczyłbym te słuchawki, ale z większymi, nieco z większymi muszlami, to już naprawdę byłby produkt niemalże idealny. Jeżeli chodzi o mój osobisty wybór, to na pierwszym miejscu stadiam H10 z uwagi na najlepszy stosunek właśnie jakości do ceny, do dźwięku, do tego co te słuchawki oferują. Na drugim miejscu H40, gdyby ich cena była niższa, chociażby na poziomie H30, to po prostu konstrukcja by wymiatała. Natomiast najsłabiej w tym ujęciu wypadają właśnie H30, mimo że jakością wykonania biją i H10 i H40 moim zdaniem na głowę i najlepiej wyglądają, ale niestety najbardziej tracą właśnie na jakości dźwięku. Moi drodzy, ode mnie to by było na tyle. Jeżeli tego typu filmy Wam się podobają, chcielibyście więcej takich mniej więcej porównań widzieć, dajcie kciuk w górę, zostawcie komentarz, a być może da się coś w tej kwestii zrobić. Ode mnie na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w naszych filmach.